Kiedy byłam pierwszy raz w Muzeum Sztuki Współczesnej, zobaczyłam w rogu sensjometr. Pomyślałam, że jest to jeden z eksponatów. Ktoś zwrócił mi uwagę, że to nie jest sztuka. Dla mnie to była sztuka. Nauczyli mnie odróżniać sztukę od niesztuki. Rzeczy ładne od rzeczy brzydkich. Ale sztuka to wolność. Sztuka to odwaga. Sztuka to lustro. Sztuka to brud. Sztuka to uzależnienie. Sztuka to emocje. Sztuka to oddech. Sztuka to branie. Sztuka to dawanie. Sztuka to organiczność. Sztuka to sztuczność. Sztuka to uśmiech. Sztuka to ona. Sztuka to ciało. Sztuka to on. Sztuka to ręka. Sztuka to ty. Sztuka to oko. Sztuka to ja. Najpiękniejszą formą sztuki są ludzie. Są czystym płucem od pierwszego dnia życia, które wypełniają do ostatniego dnia życia. Niektórzy robią to sami, niektórzy wspólnie, niektórzy zupełnie zmieniają płótna, a niektórzy pozostawiają je nietknięte. Ludzie są piękni. Ludzie są niesamowici. Ludzie są wspaniali. Ludzie są brzydcy. Ludzie odrzucają. Ludzie budzą lęk. Tak jak sztuka. W moim mieście zamienili galerię sztuki na lombard.